Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 33 odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Dzisiaj zacznę trochę inaczej. Bo chciałbym zacząć właśnie od takiej troszkę osobistej historii, choć nie jakiejś takiej bardzo głębokiej, ale osobistej. Każdemu z nas, każdej z nas zdarzają się wahania wagi, mniejsze lub większe, wiadomo jak to w życiu jest. I właśnie jakieś dwa lata temu miałem właśnie taki okres górki. Akurat swoją wagę zwykłem mierzyć ostatnio dziurkami w pasku, więc jeśli zapinam się na cztery dziurki, to wtedy jest całkiem ok. Jeśli jednak widzę, że ta ilość dziurek rośnie do trzech, Dwóch, no to znaczy, że coś jest nie tak. Nie muszę chyba mówić, że to dość frustrujące uczucie, szczególnie kiedy wiem, że to tylko i wyłącznie przez moje decyzje, i mógłbym powiedzieć, że to moja wina. Wiem, że to tylko i wyłącznie moje wybory decydowały o tym, że tak się stało, a nie nic innego. Więc właśnie te dwa lata temu postanowiłem zrobić sobie mały test. Postanowiłem rzucić cukier i przez 10 miesięcy nie jeść nic, co zawiera właśnie dodatkowy cukier. I nie mówię tutaj o Wszelkiego rodzaju owocach, typu banany, jabłka i tak dalej. Nie, nie, chodziło mi tylko o produkty, które miały w sobie dodatkowy cukier: ciastka, płatki śniadaniowe, co tam jeszcze ma dodany cukier, różne sosy i tak dalej, i tak dalej. Z doświadczenia wiedziałem też, że bardzo pomoże mi w tym jakieś zewnętrzne zobowiązanie. Postanowiłem, że wejdę w ten temat z moją dziewczyną, która też chciała coś ze sobą zrobić. No i tak, ustaliliśmy dokładnie 11 marca 2017 roku, że do 11 stycznia 2018 roku, czyli przez równo 10 miesięcy, nie zjemy nic, co ma dodany cukier. Było dla nas jasne, że nie będziemy się oszukiwać, to znaczy, że jeśli ktoś zje coś słodkiego, to po prostu powie o tym drugiej osobie, więc to było dla nas ok, ale chcieliśmy mieć jakiś dodatkowy zewnętrzny motywator, coś, co będzie nas trzymać, i coś, co będzie taką trochę, trochę, trochę takim batem, trochę karą dla nas, jeśli akurat odbiegniemy od tego schematu. Ustaliliśmy więc, że jeśli któreś z nas złamie tą zasadę, którą ustaliliśmy, to za każdą słodką rzecz przekażemy 20 zł na konto Radia Maryja. I akurat tą stację radiową wybraliśmy z tego względu, że no, powiedzmy sobie szczerze, nie ma jakiejś najlepszej. Um, opinii, tak to możemy nazwać. I było dla nas jasne, że po prostu bardzo nie będziemy chcieli przelewać tych pieniędzy. Tak, że jakby wizja tego, że czeka nas taka kara, to było coś gorszego niż zapłacenie sobie wzajemnie. Bo zapłacenie sobie wzajemnie, czy przekazanie na konto jakiejś fundacji, okej, okay, ale to nie o to chodzi, żeby te pieniądze płacić, tak, tylko żeby trzymać się tego zobowiązania. I pamiętam, że reakcje znajomych były dość różne na tą naszą decyzję. Jedni życzyli powodzenia, inni się dziwili, a jeszcze inni z kolei podziwiali zapartość, mówiąc, że oni by nie dali rady. I owszem, łatwo nie było, bo takie zobowiązanie łączy się, no, szczególnie w naszym świecie, w którym jesteśmy otoczeni zewsząd przez cukier, ze sporą ilością wyrzeczeń, ze sprawdzaniem składu każdego produktu i z odmawianiem innym, co było prawdopodobnie najtrudniejszym elementem tego, co robiliśmy. I ostatecznie jak nam to wyszło? Utrzymaliśmy to, chociaż mieliśmy dwa wspólnie uzgodnione momenty, czyli wesele mojego przyjaciela i jej urodziny, w których odeszliśmy od tej reguły. I oczywiście możecie oceniać, czy to był sukces, czy to spełniliśmy, czy nie. Dla nas się liczy, że w, naszej, w naszych głowach wytrzymaliśmy 10 miesięcy bez cukru. I bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy z tego dumni. I to było naprawdę niesamowite osiągnięcie. Przynajmniej tak to osobiście czuję. A... Ale wiadomo, to jak się mówi o tym z perspektywy czasu, no to jest tak, no okej, okay, super zrobiliście to, wow, ale fajnie i tak dalej, nie? Ale tak naprawdę to takie codzienne rzeczy, codzienne zmagania są najistotniejsze w tym, co się robi. Tak samo jak oglądamy olimpiadę, widzimy sportowca, który osiąga sukces, jest super, cieszymy się, jesteśmy z nim, wspieramy go. Ale tak naprawdę to wsparcie jemu było potrzebne przez te wszystkie kilkanaście, kilkadziesiąt lat wysiłków, które wkładał w to, co robił. I tak samo jak sportowcy codziennymi zmaganiami, codziennymi trudami, codziennymi treningami dochodzą do swojej formy, do perfekcji, do tego, żeby być najlepszym w tym, co się robi, tak samo i my, chociaż to może złabe porównanie, Właśnie takimi małymi krokami staraliśmy się dojść do tego, żeby wytrzymać po prostu ten okres bez cukru. I na co dzień, w takich codziennych zmaganiach, jedna rzecz okazała się najważniejsza. To było to, żeby nie kupować przede wszystkim w sklepie, będąc nic, co ma dodany cukier. Dzięki temu, właśnie łatwiej było nie podjadać słodyczy, bo to właśnie będąc w mieszkaniu ma się do nich najbliższy zasięg, tak? wtedy najłatwiej jest po to wyjść. I mówię o tym, bo ta historia idealnie spina się z treścią książki Atomic Habits, która cała dotyczy tego, jak budować dobre nawyki i skutecznie pozbywać się tych złych. Nie znając jej, ale stosując zasady podebrane z różnych książek, okazuje się, że część z nich świadomie stosowałem, ale dowiedziałem się też, jak mogę zrobić to lepiej. A teraz pozwól, że przybliżę Ci najważniejsze, moim zdaniem przynajmniej, elementy z tej książki. W tej książce James Clear porusza bardzo dużo różnych tematów i bardzo dogłębnie zgłębia <grywania> temat zmiany nawyków, ale zanim się weźmiemy za to, jak je zmieniać, czemu poświęca większość książki, to chciałbym, żebyśmy najpierw zostali przy tym, dlaczego zmiana nawyków jest trudna. Myślę, że warto najpierw wiedzieć, jakie typowe błędy popełniamy przy zmianie nawyków. James wymienia tutaj dwa. Po pierwsze, próbujemy zmienić nie to, co trzeba, a po drugie, próbujemy zmienić coś, ale robimy to w zły sposób. Bo zmiana nawyków, zgodnie z tym, co pisze autor, może odbyć się na trzech poziomach: na poziomie tożsamości, na poziomie procesu i na poziomie wyników. Czyli mamy takie trzy etapy. Poziom wyników to na przykład schudnąć, napisać książkę, wygrać zawody. Jakiekolwiek zawody. Proces to na przykład sprzątanie biurka dla lepszej pracy i nauki, zmiana rodzaju treningu na siłowni, czy na przykład medytacja. Żeby osiągnąć większy spokój na co dzień. Tożsamość to z kolei już zmiana na poziomie spojrzenia na świat, naszych przekonań, założeń czy wartości, jakie wyznajemy. Wynik to to, co dostajemy, proces to to, co robimy, żeby ten wynik otrzymać, a tożsamość to to, co uważamy za słuszne i wartościowe. I proces zmiany nawyków możesz zacząć w każdym z tych punktów. Jednak najskuteczniejsze i najtrwalsze nawyki to te, które są oparte na zmianie tożsamości. Na zmianie naszej postawy, na nie wiem czy zmianie wartości, ale na pewno zgłębieniu ich i odniesieniu tego, tej zmiany, którą chcemy osiągnąć, do tego, co jest dla nas naprawdę ważne. Zamiast skupiać się na wynikach, skupmy się na tym, kim chcemy się stać. Bo nawyk to tak naprawdę coś, co ma się stać częścią Ciebie. To nie jest tylko coś, co macie w krótkim terminie, powiedzmy, w rok do jakiegoś celu doprowadzić. To jest coś, co będzie z Tobą do końca życia. Zakładam, że tego chcesz, jeśli mówimy o wykształceniu dobrych nawyków. Dzieje się to, kiedy mówisz, jestem osobą, która tak postępuje, zamiast jestem osobą, która chciałaby tak robić, bo mówiąc, że chcesz coś tak robić, to tak naprawdę nie bierzesz tego do siebie. Przykładowo, zobaczmy, jak to może wyglądać przy rzucaniu palenia, bo wiele osób mówi, staram się rzucić, co jest jakimś sposobem, ale rzadko tak naprawdę daje efekty. Prawdopodobnie też masz wielu znajomych, który, który, którzy mówią, że no, ja staram się rzucić palenie. No i pewnie tak się starają już od kilku lat. Może się tak dziać, dlatego, że właśnie chcą zmienić wynik, czyli chcą nie palić. Zamiast zastanowić się nad tym, co jest tak naprawdę tego przyczyną. Bo tak naprawdę bardzo często przyczyną jest stres, a w dużej mierze, tak z moich obserwacji przynajmniej wynika, że to jest chęć dopasowania się do grupy. Więc jeśli spotykasz kogoś, kto mówi o, próbuję rzucić zaciągając się po raz kolejny, to prawdopodobnie nic się dalej w tym nie zmieni. Lepszym sposobem będzie tutaj podejście od innej strony, czyli od strony procesu. Na przykład znalezienie innego sposobu na odreagowanie stresu lub zmiana towarzystwa, co jednocześnie właśnie, jeśli chodzi o towarzystwo, wpływa na naszą postawę. I to właśnie zmiana postawy tożsamości, chociaż jest najtrudniejsza, to jest jednocześnie najskuteczniejsza. Nawyk staje się tak naprawdę częścią ciebie, kiedy mówisz: Jestem osobą, która tak postępuje, zamiast jestem osobą, która chciałaby tak robić. Jeśli chcesz biegać, to zastanów się, jaka osoba biega, jak ta osoba się zachowuje, kim, za kogo się ona uważa. I jeśli chcemy się w takim razie na tym skupić, to jak się do tego zabrać? Jak pisze autor, tożsamość jest wynikiem nawyków. Moim zdaniem jednak to działa po prostu w obie strony. Zarówno twoja tożsamość może kształtować pewne nawyki, co prowadzi do określonych celów, albo twoje nawyki mogą kształtować twoją tożsamość. Jak się okazuje z różnych badań, im więcej razy powtarzamy dane zachowanie, tym bardziej się z nim identyfikujemy. Bo jednorazowe zdarzenia przychodzą i odchodzą, i jeśli nie są to jakieś wielkie zmiany, to nie pozostawiają trwałych śladów. Być może jest ci znany przykład amerykańskich żołnierzy, którzy podczas wojny w Wietnamie byli przetrzymywani tam jako jeńcy. Co Wietnamczycy wtedy z nimi robili? To kazali im na przykład pisać różne teksty, które były właśnie antyamerykańskie. Kazali im donosić na swoich kolegów. I właśnie przez takie mikro rzeczy, które niby przecież oni to robili wbrew sobie, ale jednak zmuszali ich do robienia tego, to w pewien sposób wpływali na to, że ci ludzie się zmieniali. Jeśli ci żołnierze byli przetrzymywani tam przez długi czas, przez tak długi czas byli wystawieni na ekspozycję tego jakby przeciwnego całkiem stylu myślenia, to te zmiany w nich po prostu następowały. I to jest właśnie siła nawyków. Właśnie dlatego są tak silne, ponieważ wzmacniają się z czasem. Według autora proces budowania nawyków jest procesem tworzenia tożsamości. Efekty małych nawyków kumulują się w czasie. I one właśnie prowadzą do trwałych zmian. Przykładowo, możesz przejechać 200 km na rowerze raz do roku, i to faktycznie będzie ogromne osiągnięcie. Po prostu, no, wow! Ale to nie sprawi, że będziesz kolarzem. Z kolei, jeżdżenie 50 km tygodniowo lub 5 km dziennie zdecydowanie lepiej wpłynie na twoje zdrowie lub kondycję. I w efekcie, jeśli będziesz miał taką zbudowaną bazę, o wiele łatwiej ci będzie się nazwać kolarzem. Jeśli po prostu zaczniesz startować w wyścigach, albo po prostu jeździć na dłuższe dystanse, co będzie o wiele prostsze z taką zbudowaną bazą. Tak samo jest w innych przypadkach. Za każdym razem, gdy piszesz, jesteś pisarzem. Grając na skrzypcach, jesteś skrzypkiem. Uprawiając sport, jesteś sportowcem. I nie mówię tutaj wybitnym sportowcem, ale już to przybliża cię do tego bardziej niż jakieś jednorazowe odskoki od normy. W końcu można być sportowcem amatorem i nie ma w tym nic złego. To jest wciąż czerpanie dokładnie tej samej energii z tego działania i bycie dokładnie tą samą osobą. Po prostu czasem nikt ci za to nie płaci i tyle. Tak samo jest w stronę złych nawyków. Przykładowo, jeśli jesz pizzę raz w tygodniu od święta, nie ma w tym nic złego. Przecież fajnie jest zjeść, zjeść pizzę. Kto ma co, jakiś problem do pizzy. Ale kiedy jesz ją już codziennie i jeszcze zapijasz trzema piwami, to prawdopodobnie niedługo tak pod klatką piersiową zrobić się taki stolik na piwo, kiedy będziesz siedział i tak sobie odkładasz na niego. No, właśnie. Dlatego to te małe rzeczy, ale robione codziennie, po prostu się w czasie kumulują. Ale dobra. Skoro już wiemy, o co chodzi z tą całą zmianą tożsamości, nawyków, i tak dalej, i po co to, to nam tak naprawdę jest, to autor wymienia w książce Atomic Habits dwa etapy tego procesu zmiany. Pierwszy z nich to ustal, kim chcesz się stać. Czyli zastanów się, za czym się opowiadasz, jakie masz zasady i wartości, kim chcesz się stać. Jeśli wiesz, jakie chcesz mieć rezultaty na przykład, to zadaj sobie pytanie, jaka osoba miałaby takie rezultaty. Na przykład, kim jest i jak działa osoba, która pisze książki. Czy ona pisze je codziennie, raz w tygodniu, wyjeżdża gdzieś żeby to robić, i tak dalej. Zastanów się po prostu, postara się wejść w buty tej osoby. Punkt drugi, udowodnij to sobie małymi wygranymi każdego dnia. I w tym wypadku może to być ustalenie jakiejś codziennej rutyny, która będzie Cię zbliżać do tego, co chcesz osiągnąć, albo do tego, kim chcesz się stać. Ale możesz też sobie po prostu codziennie przy każdej okazji zadawać pytanie: jak w tej sytuacji zachowałaby się osoba, którą chce się stać? Przykładowo, stoisz przed wyborem: winda kontra schody, i powiedzmy, że twoim założeniem jest stać się osobą, która dba o swoje zdrowie. Zastanów się wtedy: okej, okay, co by w takim razie zrobiła osoba, która dba o swoje zdrowie? Czy wybrałaby windę, czy wybrałaby schody? I tutaj autor podaje właśnie przykład swojego przyjaciela, który właśnie dzięki takiej lekkiej zmianie myślenia schudł ponad 50 kg, właśnie zadając sobie pytanie: co by w tej chwili zrobiła osoba dbająca o swoje zdrowie, kiedy masz do wyboru w sklepie warzywo kontra słodycze? Zadajesz sobie to pytanie i nagle wybór staje się jasny. I w tej chwili możesz sobie myśleć: "Okej, okay, Kamil, ale bez przesady, przecież to, to nie chodzi o to, żeby sobie odmawiać ciastek. Nie, nie mówię o tym. Samo jedno, zadawanie sobie tego pytania może po prostu nie być wystarczające, bo mamy gorsze dni, ta, trafiają się trudniejsze sytuacje. Codziennie, na przykład w drodze do pracy mijamy cukiernię i aż no, po prostu żal do niej nie wstąpić, albo jesteśmy na urodzinach babci i babcia nas częstuje tortem, no i, no i chcemy zjeść ten tort, tak? Więc nie ma w tym nic złego. Tylko jak sobie w takich sytuacjach radzić? Kiedy faktycznie tego zrobić nie chcemy. I tutaj nie będę mówił o tym, w jaki sposób odmawiać babci, bo to nie temat na ten odcinek, tylko całkiem inny, pewnie jakiś o dobrych negocjacjach, ale we wszystkich innych przypadkach, tej przykładowej chociażby cukierni, autor podał takie cztery kroki do tworzenia trwałych nawyków, którym poświęca większość książki. Jednymi z pierwszych badań na temat kształtowania powtarzalnych zachowań są badania profesora Edwarda Thorndyka, amerykańskiego psychologa, i pochodzą jeszcze z końcówki XIX wieku. Ich wyniki znajdziesz z łatwością w internecie, więc nie będę ich przytaczał, ale główny wniosek, jaki w ogóle wysnuł ze wszystkich swoich badań, pomijając już takie szczegółowe, to jest to, że zachowanie poparte przyjemnymi konsekwencjami staje się powtarzalne. Czyli jeśli coś zrobisz i twój mózg uzna na podstawie efektu, że ta czynność jest przydatna, to po określonej ilości powtórzeń zacznie po prostu ten proces automatyzować. A robi to przede wszystkim po to, żeby zrobić miejsce dla innych procesów poznawczych, by zmniejszyć potrzebne moce przerobowe. To tak jak uczysz się prowadzić auto. Na początku musisz pamiętać o wszystkim, żeby tu skręcać, tu patrzeć w lusterko, tu zmieniać biegi, ale po jakimś czasie zmieniasz biegi automatycznie. To jest nawet gorsze, kiedy zaczniesz się nad tym zastanawiać, jaki bieg wrzucić, to wtedy nagle zapominasz. Budowanie nawyków pozwala nam zajmować się większą ilością rzeczy w przyszłości. I to jest całe clue. A wraz z powtarzalnością, przydatne, czyli te dające nagrodę nawyki, stają się automatyczne, a niepotrzebne, stają się wypierane. Możesz sobie pomyśleć o jakby wszelkich nawykach, czy takich zautomatyzowanych zachowaniach, które masz w życiu, jako taśmie kasety magnetofonowej. Jeśli nawyki porównamy do piosenek, które mamy zapisane na taśmie kasety, to te, które lubimy, te, które nas, nasz mózg lubi, to one są tam zapisywane, a te, których nie lubimy, są stamtąd wykasowywane i zamiast nich nadpisujemy po prostu inne, nowe, fajniejsze piosenki. I jeśli być może jesteś po lekturze książki Siła Nawyku, Czarsa Duchika, to pewnie wiesz, że istnieje coś takiego jak pętla nawyku. Pętla nawyku składa się z takich trzech elementów. Po prostu każdy nawyk składa się z takich trzech elementów, czyli jest wyzwalacz, coś co wyzwala ten nawyk, jest reakcja i jest nagroda. I James w swojej książce ten koncept lekko rozszerzył. Według Jamesa nawyk składa się z czterech elementów i są to wskazówka, czyli pierwsza informacja, która jest impulsem do działania, drugie to jest pożądanie, czyli motywacja do działania. Bez niej nie istnieje działanie, bo pożądanie to tak naprawdę zmiana stanu myślenia. I to będzie troszkę inne u każdego człowieka, ale tak, jeśli pojawia się ciastko, ale ja lubię ten przykład ciastka, ale pojawia się ciastko i jedna osoba interpretuje to jako o, jest ciastko, to idę sięgam po nie, tak? Bo widok ciastka wzmaga pożądanie jego zjedzenia, tak? U innej osoby. Mo, która powiedzmy ma awersję do tego, do tego typu rzeczy, bo na przykład, o, przykładowo, widzi ptasie mleczko, tak, a kiedyś wymiotowała po ptasie mleczku, to u niej to może właśnie wzbudzić wręcz przeciwną reakcję, bo jej się zacznie robić niedobrze. I jak James wskazuje, to właśnie to pożądanie jest takim kluczowym elementem, bo to jest właśnie taki moment, w którym przełączamy się na tryb działania, że to będzie działanie w jedną albo w drugą stronę. Bo wskazówka to jest jedno, ale jeśli ona nie jest związana jakby w żaden sposób ze zmianą naszego stanu emocjonalnego, to trzeci element, czyli działanie, odpowiedź, w ogóle się nie zadzieje. I to działanie może przyjąć różną formę. To może być myśl, to może być akcja, i zależy to oczywiście też od siły i motywacji i od stopnia trudności tego, co mamy do zrobienia, tak? Ale im trudniejsze jest zadanie. Tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zadziała. A im łatwiejsze jest, no tym wiadomo, łatwiej nam je będzie wykonać i tym w ogóle chętniej je wykonamy. I działanie zawsze prowadzi do jakiejś odpowiedzi. Zawsze dostajemy informację zwrotną po działaniu. Ta informacja zwrotna to nagroda. Nagroda jest celem każdego nawyku. To jest właśnie to uzyskanie satysfakcji. To jest ten wyrzut dopaminy, który tak naprawdę według badań, przynajmniej tych, które przytacza James w swojej książce, tak naprawdę poziom dopaminy jest. Wyższy na etapie pożądania, a nagroda już jest troszkę niżej. Mimo to, to właśnie ta nagroda definiuje, czy ten nawyk będzie później chętnie powtarzany, czy niechętnie. Bo za każdym razem, kiedy wracamy z biegania i boli nas kolano, to trochę nam się nie chce biegać. Ale za każdym razem, kiedy wracamy i mamy wyrzut endorfin, to jak najbardziej chce się pójść biegać kolejny raz. I to jest właśnie ten związek. I odnosząc się już do Całości tych czterech etapów, jeśli zachowanie na którymkolwiek z nich nie jest wystarczające, to nawyk nie zostanie stworzony. Tylko jak to się ma do zmiany nawyków? Otóż tak, że te cztery elementy tak naprawdę będą dotyczyć każdego zachowania. Gdzieś zawsze możemy sobie dać wskazówkę, i chodzi o to, że jeśli to jest nawyk, który chcemy wykształcić, to ta wskazówka musi być oczywista. Ja na przykład zastosowałem ostatnio coś takiego, jak wracałem do biegania, że chciałem po prostu biegać tuż po wróceniu z pracy. I czyli kiedy otwieram drzwi i wchodzę do mieszkania, to chciałem mieć jasną wskazówkę, że hej, Kamil, teraz jest czas pobiegać. Więc po prostu przed drzwiami postawiłem sobie krzesło, na którym były ubrania, w którym miałem się przebrać. I to było dość jasne, <laughs> że, że to właśnie mam zrobić. Z drugiej strony, jeśli chcemy się jakiegoś nawyku pozbyć, Przykładowo, mamy tendencję do. Hmm, do czego możemy mieć tendencję? Do oglądania telewizji. Więc, jeśli mamy telewizor na wierzchu, jeszcze pilot jest przed nami zawsze, gotowy po prostu do tego, żeby wsiąść i włączyć, to w jakiś sposób tą wskazówkę najlepiej będzie, jeśli usuniemy. Bo, jeśli nie będzie wskazówki, to działanie w ogóle może nie zaistnieć. To jest ten kluczowy element, tak naprawdę. Jeśli nie będzie wskazówki, możemy w ogóle zapomnieć o tym po jakimś czasie, że w ogóle mamy chęć oglądania telewizji. Drugi etap, czyli budowanie pożądania, w tym chodzi przede wszystkim o to, że to, co chcemy wykonać, może być atrakcyjne i nieatrakcyjne. I to jest właśnie ten motyw, na poziomie którego się pojawia pożądanie. Jeśli jedzenie ciastka jest atrakcyjne, no to będziemy je jeść. Nic dziwnego. Jeśli będzie nieatrakcyjne, to nie będziemy go chcieli jeść. Tutaj fajny przykład podaje autor, jednego ze swoich czytelników bodajcze, który bardzo był odciągany od ćwiczenia przez seriale. Więc wykminił sobie coś takiego, że swój rower treningowy, który, na którym chciał jeździć, żeby utrzymać formę, podpiął sobie do laptopa i zrobił to w taki sposób. Nie wiem, jak to się robi takie rzeczy, ale ponoć elektronicy i programiści takie rzeczy umieją robić, że mógł odpalić Netflixa tylko wtedy, kiedy jeździł na rowerze. Siłą rzeczy łączył przyjemne z pożytecznym. I to jest właśnie to, kiedy to działanie staje się atrakcyjne. Bo jazda na rowerze to, powiedzmy, nie było coś, co sprawiało mu jakąś wymierną przyjemność, ale kiedy połączył to z oglądaniem seriali, to już stało się całkiem fajne. Kolejny etap, czyli działanie, może być proste do wykonania, łatwe, a może być też trudne. Więc jeśli chcemy sobie ułatwić granie na gitarze. To najlepiej, jak ją postawimy na środku pokoju albo w miejscu, gdzie często przesiadujemy, żeby po prostu sięgnięcie po gitarę było tak łatwe, jak to tylko możliwe. Z drugiej strony, jeśli chcemy przestać oglądać telewizję, to najlepiej będzie schować pilot gdzieś daleko, zasłonić w ogóle telewizor, a najlepiej jeszcze wyjąć baterię z tego pilota, żeby w ogóle maksymalnie to sobie utrudnić i schować go jak najdalej. To wiadomo, nie musi nam zapewnić sukcesu. Ale z pewnością utrudnia nam działanie. A tu już jest jakiś minimalny krok do tego, żeby tego działania zaniechać. A w następstwie nie stracić kilku godzin przed telewizorem. I zostaje nam etap czwarty, czyli nagroda. I nagroda może być satysfakcjonująca lub niesatysfakcjonująca. I wiadomo, słowo nagroda kojarzy się w ogóle z czymś fajnym i przyjemnym, ale nie zawsze tym jest. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, że to jest odpowiedź. To, 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 to nie jest coś, co jest dla nas zawsze fajne. I jeśli jest jakiś nawyk, który chcemy zbudować, to najlepiej, żeby ta nagroda, ta nagroda była dla nas przyjemna i żeby była istotna i ważna. Wiadomo, nie zawsze to musi być pytanie, co, nas, co nasz mózg tak naprawdę jako tą nagrodę odczytuje. Z kolei, jeśli robimy coś, czego chcemy przestać, to ważne, żeby to stało się nieprzyjemne. Tak jak w tej historii, którą opowiadałem na początku, nie chcieliśmy jeść słodycze bo za każde zjedzenie słodyczy mieliśmy płacić dwie dychy na Radio Maria. Nie chcę płacić na Radio Maria, więc bardzo nie chciałem złamać tego postanowienia. I tak jak mówiłem, autor poświęcił swojej książce właśnie tym czterem zasadom zmiany zachowania, najwięcej yy, powierzchni, tak mogę nazwać, powierzchni książki, ale nie chciałem się na ich temat za bardzo rozgadywać, bo to były rzeczy, które już troszkę znałem i... Jakoś miałem wrażenie, że nie chcę się powtarzać tutaj w stosunku do tego, chyba nawet co sam wiem, ale w notatkach do tego odcinka zamieszczę link do dokładnego schematu wprowadzania nawyków właśnie według tej metody. To jest coś, co James opracował i udostępnia właśnie dla czytelników książki. My przejdźmy tymczasem do podsumowania. Mam nadzieję, że po tym odcinku, jeśli tego nie wiedziałeś, nie wiedziałaś, to teraz wiesz, że powtarzalne i małe czynności kumulują się w czasie i powodują trwałą zmianę w naszej postawie. A dzięki temu łatwiej jest nam osiągać cele. Kluczem jest tak naprawdę zmiana tożsamości, a największy wpływ na nią mamy przez nasze zachowanie. Bo to, co robimy codziennie, te takie powtarzalne małe rzeczy, to one właśnie budują to, kim jesteśmy często. I podejść do tego można też z drugiej strony: to, kim jesteśmy trochę może zagłębienie się w siebie i zrozumienie, co jest dla nas ważne, kim chcemy być, to będzie dla nas taką dobrą bazą do tego, żeby budować dobre nawyki, wykonywać dobre działania. Dobre w kontekście takie korzystne dla nas, bo dla jednego dobrem może być palenie cygara, na przykład, wylegując się na hamaku. Dla drugiej osoby to może nie być dobre. Więc tutaj pozostawiam to twojemu systemowi wartości. I jeśli chodzi już o same nawyki, to są cztery etapy formowania nawyku. Jest wskazówka, jest pożądanie, jest działanie i jest nagroda, czy też odpowiedź. I jeśli chcemy wykształcić dobry nawyk, to wskazówka musi być oczywista, pożądanie, ten nawyk, ma być atrakcyjny, a działanie ma być proste i nagroda ma być satysfakcjonująca. A jeśli chcesz pozbyć się złego nawyku, to wskazówka najlepiej, jeśli jest niewidoczna, bo bez wskazówki możliwe, że ten nawyk nawet się nie zacznie. To działanie powinno być nieatrakcyjne, trudne i nagroda niesatysfakcjonująca. I to nie jest tak, że te wszystkie cztery elementy muszą być spełnione. Czasem wystarczy, że jeden, jednego brakuje, albo jeden się pojawi i wtedy się odpala cała sekwencja, albo cała sekwencja po prostu znika. I oczywiście ten podcast nie może się obejść bez moich przemyśleń na temat tej książki. Powiem tak, czytało mi się ją przegenialnie. Nie. To jest naprawdę świetna pozycja. Jest przeładowana po prostu konkretami. Tak jak mówiłem, że książka Super Better była super, to ta jest jeszcze bardziej super. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, że po prostu takie książki dobre wpadły mi akurat w ręce, czy coś, nie wiem, ale myślę, że z pełną świadomością mogę wam polecić tą książkę, czyli książkę Atomic Habits autorstwa Jamesa Clear'a. Jeszcze nie ma jej w polskiej wersji, nie wiem kiedy będzie, nie wiem kto ją wyda, ale mam nadzieję, że zrobią to szybko, bo moim zdaniem jest to książka, którą jeśli chce się zmienić nawyki, takie jakieś powtarzane zachowania, w ogóle zachowania, to to jest kompendium tej wiedzy i to całkowicie wystarcza. I mam też oczywiście kilka uwag co do niej, szczególnie jedną, bo Wiadomo, każdy autor ma jakieś swoje doświadczenia. Każdy jest człowiekiem i odnosi to do tego, co sam przeżył, co sam spróbował, co sam robi. I James właśnie bardzo tutaj się odnosi w pewnym momencie do tego, że cele są nieistotne. Przynajmniej ja to tak odebrałem. I to właśnie trzeba się skupić na tej zmianie tożsamości. Moim zdaniem, jeśli u niego to działa, to super. Wiem, że u wielu osób to może tak nie być. Może być tak, że bez jakiegoś konkretnego wyznaczonego celu, tylko mając pewną mglistą list, świadomość tego, kim chcemy się stać, ten schemat po prostu może nie zadziałać. Myślę, że jeśli będziesz czytać tę książkę, to przefiltruj ją przez swój sposób działania, przez swoje dotychczasowe doświadczenia. Sprawdź, jak to działa u ciebie i nie przejmuj każdego słowa jako świętość. Kiedyś słyszałem takie fajne porównanie ostatnio, że. Tak naprawdę nic się nie zmieniło w kontekście religii, czy w kontekście pomiędzy, na przykład, religią a rozwojem osobistym a psychologią, że tak samo jak są ludzie, którzy wierzą w Boga, tak samo są ludzie, którzy wierzą w naukę. I niektórzy wręcz dosłownie biorą to, że ktoś powiedział: No, według moich badań zobaczyłem, że coś się zadziało takiego, nie? Ale super, badania badaniom są nierówne. I sam to o tym właśnie się przekonałem. Kiedy sięgnąłem po dodatkowe materiały odnośnie książki Super Better, i okazało się, że po prostu niektóre z badań, które przytacza tam autorka, są po prostu błędne, były źle przeprowadzone i ich wyniki są nieadekwatne. I to mi dało dużo do myślenia. Bo tak sobie pomyślałem, że ok, gdzieś to moje krytyczne myślenie zostało zasłonięte przez. Ten czar historii, które roztacza wokół swojej metody, przez te, tą ilość badań, którą, którą podaje. A nie chciałbym, żeby tak było. Chciałbym patrzeć z dystansem, racjonalnie i krytycznie na to, co, co czytam, i owszem, inspirować się doświadczeniami i spostrzeżeniami innych, ale nigdy nie brać ich do siebie bezmyślnie. I z tą myślą chciałbym Cię zostawić. Poza tym, że jeszcze zaproszę do podcastu Książki Audio, gdzie razem z Piotrem nagraliśmy odcinek też o tej książce, o Atomic Habits w troszkę w inny sposób, właśnie jako rozmowę, więc mam nadzieję, że z niego też będziesz mieć taką kontrę może właśnie do tego, co ja powiedziałem, a do tego, co omawialiśmy z Piotrem i oczywiście link do tego, do podcastu Piotra będzie w notatkach do tego odcinka na stronie książki, która I co? To by było na tyle. Oczywiście, jak zwykle, będę wdzięczny za wszelkie opinie, recenzje itd. Niezależnie od tego, jakiej aplikacji używasz, jeśli tylko ona pozwala Ci na wystawianie ocen, gwiazdek, opinii itd. To będę za nie bardzo wdzięczny, a jeśli chcesz się ze mną skontaktować, powiedzieć coś fajnego albo niefajnego, to zapraszam na najlepiej na Instagrama, książki, które uczą. Ostatnio magicznie naprawił mi się mikrofon, więc już tam będę jakieś stories nagrywał ale też na maila Kamil kamilmałpa książki która uczył.pl i będę wdzięczny za, za wszystko, bo nie chcę tego podcastu nagrywać dla siebie, tylko chcę wiedzieć, że, że, że ktoś go słucha i z niego korzysta po drugiej stronie. I to by było na tyle. Dziękuję ci raz jeszcze za wysłuchanie, za obecność. Naprawdę cieszę się, że, że mogłem nagrać ten odcinek, chociaż miałem przed tym dużo opory. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.